Daniel Zaremba. No i w niezbyt częstym anturażu, jeżeli chodzi o K1, oglądamy w tej chwili tych dwóch zawodników, kategoria 77 kg. Dominik Zadora mówi, że walka w klatce zupełnie mu nie przeszkadza. Owszem, jest świadomy tego, że tutaj ma więcej miejsca do pracy, ale i czuje się dobrze zarówno w ringu, jak i otoczony siatką. Fantastyczna akcja Zadory, którą skończył tym kolanem kierowanym pod prawy łokicie Piotra Sokoła. Tak, ale wracając do tego, kiedyś Tomasz Sarara powiedział kapitalną rzecz. Wiesz, to nie chodzi o to, ale jeżeli stoisz w ringu w narożniku i nie masz gdzie z niego iść, no to wówczas jest to sytuacja tragiczna. Mamy pierwsze liczenie. Zadora nie potrzebuje narożników, żeby zamknąć rywala, tak? Na jednym z 8 boków oktagonu zamknięty. No, tak, tak, ale to jest za blisko. Nie, nie. W momencie liczenia zawodnika Zadora powinien być odsunięty. On chce wywierać presję. Próbuje Soku odpowiadać tymi kopnięciami, ale zdaje się, że siła ciosu zawodnika z Wrocławia będzie tu decydująca. I w tym momencie mamy drugie liczenie. Dominik Zadora o krok w tej chwili od spektakularnego skończenia tej walki. No, głośniej nie może się domagać rewanżu z Wojciechem Wierzbickim, ale dajmy jeszcze szansę Piotrowi Sokołowi na przetrwanie tej nawałnicy, jaką serwuje mu japoński trwal. Chce Zadora go zamknąć, zabrać miejsce i znów ta prawa ręka podbródkowy, wysokie kopnięcie, ale tu zdecyduje pewnie prawy sierp, było kolano i w tej chwili bliski utraty przytomności jest Piotr Sokół. Cofnięty, ale znów miejsce zabiera mu Zadora, nie zwrócił uwagi nawet na tej obrotówkę. Nie trafił tym podbródkowym, wycięcie rywala. Akcja sklejenia nogi i akcja w tempo jest dozwolona. Ale dał dzięki temu chwilę Sokołowi na dojście do siebie, chociaż ta chwila być może nie przyniosła żadnego efektu. Jeszcze raz napierdolę. Gwarantuję ci, Tomek, że nie chciałbyś tak dochodzić do siebie. No tak, to jest właśnie zobrazowanie tej sytuacji, o której mówiłeś na początku. Niepotrzebny zupełnie narożnik. Jest w miejscu, nawet nie próbuje odejść na boki Piotr Sokół, a Zadora w ogromnym tempie chce skończyć ten pojedynek. Ma jeszcze 27 sekund na to, aby wygrać walkę w tej rundzie. Rewelacyjnie, dwa razy kolano podbródkowe. Jednak heroiczna postawa rywala, który ciągle stoi, aż wreszcie upadł. Nie ma liczenia, zatem nie ma końca walki. Jeszcze 10 sekund tej rundy ma Dominik Zadora, żeby potencjalnie zakończyć ten pojedynek. Wybiera swoje własne ciosy w tej chwili, ale nie zdążył, przynajmniej w tej rundzie, dopełnić dzieła. Trzeba przyznać, że ten impet, który pokazał nam tutaj wrocławianin, rzeczywiście imponujący. Tam nie było chwili oddechu dla rywala. Tam było zabieranie przestrzeni, zabieranie miejsca przez cały czas. Ale mało tego, że to było zabieranie miejsca, zabieranie przestrzeni, te wszystkie ciosy były bite z intencją zakończenia walki. Nie było nabijania punkcików kolejnymi ciosami. Dominik Zadora wszedł tutaj, żeby efektownie zakończyć ten pojedynek. Oj, trudne to będą chwile, bo ten czas na dojście do siebie rzeczywiście jest krótki, bardzo krótki. Mówi się, że minuta w Nowym Jorku nie trwa za długo, ale minuta w klatce FEN chyba trwała jeszcze krócej dla Piotra Sokoła. No to jest dłużej niż minuta. Tak, to jest charakterystyczne dla zawodników, przede wszystkim Muay Thai, ale kickboxingu. Te litry wody wylewane na zawodnika w każdej przerwie. Druga runda, walka 77 kg. Piotr Sokół, niebieskie spodenki, Dominik Zadora w czerwonych. I czy Sokół jest w stanie odmienić jakoś wyraz tego pojedynku, jaki widzieliśmy w pierwszej rundzie?
co ciekawe, Zadora, który pas zdobył, wygrywając z Łukaszem Puławeckim przez niskie kopnięcia. W tamtej walce tutaj chyba takiego niskiego kopnięcia nie zadał ani razu. Postawił zdecydowanie przede wszystkim na ciężkie ręce. Ale niskie kopnięcie to przecież jego znak rozpoznawczy, stąd przydomek japoński drwal dla kickboksera z Bolesławca. Holenderskim drwalem był, jak wiadomo, Peter Ertz. Takim polsko-australijskim był Paweł Słowiński. No i są wreszcie niskie kopnięcia, już tam zaczerwieniło się lewe udo rywala. No, odpowiada też niskim kopnięciem Soku. Ale tempo spadło, prawda? Nie ma takiego szaleńczego, tego wariackiego, jak to było w pierwszej rundzie. Zdecydowanie, zdecydowanie bardziej ekonomicznie walczy Dominik Zadora w tej rundzie. Teraz te wewnętrzne low kicki przestawiające pozycję rywala. Ale to jest fenomenalne w K1. To, co widzimy właśnie często w Muay Thai, w kickboxingu. Tu nie ma za dużo uników. Tu zawodnicy podchodzą do siebie, nogi są blisko. Każdy cios dochodzi, każde kopnięcie dochodzi. I tu widzimy takie właśnie akcje, że jeden przyjmuje ciosy na gardę, po czym natychmiast odpowiada. Jest ten firmowy low kick ze strony Zadory. Ale Sokół stara się przyjąć to niskie kopnięcie i od razu odpowiedzieć ciosem. To jest bardzo dobry pomysł na atakującego low kickami rywala. Oddał kontrolę nad oktagonem Dominik Zadora. Dobra, znów kombinacyjna akcja wrocławianina. Ale chyba obaj połapali się, że tak szaleńcze tempo, jakie pokazali nam w pierwszym starciu, no, spowoduje, że będą gonić się resztkami sił. Ta druga runda jest zdecydowanie bardziej ekonomiczna. Szukają drugiego wiatru, a Piotr Sokółę, no można powiedzieć, że w drugiej rundzie wraca do tej walki. Kilka udanych kombinacji kickboksera z Krakowa. Dobrze pracował też pod Brudkowym przez te 3 minuty. Tak, jednak są zawodnicy zaprogramowani na okrzyk low kick, mieliśmy low kick i runda się skończyła. Bardziej wyrównana niż pierwsze starcie, no, które Zadora wygrał zdecydowanie i tak w zasadzie bez względu na to, co będzie działo się w trzeciej rundzie, no, jeżeli nie będzie nokautu, to Sokół ma marne szanse na to, aby sędziowie punktowi dali mu zwycięstwo. No właśnie, te 2 knockdowny oznaczają, że Dominik Zadora może naprawdę na spokojnie prowadzić teraz walkę, jeżeli oczywiście będzie chciał. Ale to jest również doświadczenie. Wobec wypracowania sobie ogromnej przewagi, wobec no, wydatku energetycznego, jaki musiał być w tej pierwszej rundzie, czasami zdarza się, że zawodnicy w drugim starciu walczą inaczej, walczą spokojniej, żeby złapać oddech i w tej trzeciej rundzie zdecydować o przebiegu pojedynku. A zatem trzecie starcie. Walka na zasadach K1, Dominik Zadora, czerwone spodenki kontra Piotr Sokół, niebieskie. Ostatnie 3 minuty. Nie połapał się Piotrek Soku, że tym uściskiem Zadora chce rozpocząć tę rundę. Najpierw było przywitanie, uścisk, a teraz znów ta twarda walka. No uwielbiam takie sytuacje, kiedy nogi wykroczne w odległości 20 cm od siebie i wtedy wszystko wchodzi, takie na przełamanie. Kto mocniejszy? Tu nie trzeba robić kroku do przodu. Tak jest, stoją w miejscu i kręcą młynki swoimi pięściami Sokół i Zadora. Że to w zgodzie z tą długą tradycją japońskiego K1 dokładnie.
znakomicie. Sokół szczelnie zakryty Zadora. Wydaje mi się, że ten jeden z dwóch ciosów Dominika doszedł tam w okolice ucha rywala. Pogobni teraz się w bloku. Sokół przyjął bardzo mocny low kick od Zadory. Kto trwalsz? I znów widzieliśmy taką kombinację zakończoną tym lewym hakiem pod prawy łokieć Zadory. Ten opuścił rękę, zablokował do rywala. Tajski clinch i kolana. Trochę za daleko teraz stał Sokół na rozpoczęciu tej wymiany. Trenerzy z Krakowa uznali, że Zadora jest na pograniczu wyczerpania swoich sił. Dlatego krzyczą do swojego zawodnika, aby przyspieszył, aby atakował. Pytanie, czy Piotr Sokół jeszcze sam te siły ma. Ale skoro przetrwał tę pierwszą rundę, której, prawdę mówiąc, nie powinien przetrwać, to w jaki sposób go zbudowało, wzmocniło? Jeszcze raz ładnie podbródkowy w tej wymianie. Ale Zadora jest dosyć szczelnie zakryty. Szuka już tutaj tej możliwości złapania oddechu, tej przerwy. Już dwa razy sygnalizował, że podłoże jest śliskie. No i ma tę przerwę. To jest również doświadczenie, to również jest ringowa gra. To trzeba umieć. A Piotr Sokół też miał problemy z tą naklejką na środku oktagonu. Naklejki bywają niebezpieczne. Pamiętamy pionierskie czasy kickboxingu w Polsce, kiedy czasami trzeba było je zrywać, bo zawodnicy albo się ślizgali, albo odparzali stopy, bo też były takie sytuacje. Końcówka niezwykle emocjonująca. Świetna jest to kombinacja Sokoła z tym lewym podbródkowym, które wpuszcza tam między ręce Zadory. Zadora rozpoczyna znowu od niskich kopnięć. Tym razem uniknął tego podbródkowego. I czas na ostatni zryw. Nawołują tak w narożniku krakowskim. Wielkie brawa dla Piotra Sokoła za to, że przetrwał tę pierwszą rundę, w której no, został zdominowany przez swojego rywala, że w drugiej rundzie odzyskał siły, a w trzeciej rundzie no, zadał więcej ciosów i kopnięć od swojego rywala. Dzisiejszego wieczoru walka na zasadach K1. Za chwilę wrócił z dalekiej podróży Piotr Sokół, chociaż paradoksalnie przebył najkrótszą fizycznie ze swojego Dżymu na dzisiejszą galę. Z ringu Kraków do klatki Walwerni. Decyzja sędziów punktowych. W mojej opinii trzecia runda dla Sokoła, druga mogła być wyrównana, no ale przewaga Zadory w pierwszym starciu ogromna. Ale de facto były dwa knockdowny. Więc jest jakiś cień szansy na remis. Nie, nie. Ale nie my jesteśmy od oceniania, sędziowie liczą tam na tych kartkach, zapisują, ile było ciosów, ile było kopnięć. To oni są odpowiedzialni za to, choć każdy zawodnik nie lubi, kiedy decyzję oddaje się w ręce sędziów. To także zależy od miejsca, od tego, czy każdy cios, każde kopnięcie się zauważy. Sędziowie typowali. Sędzia Harasim 30-25. Sędzia Jóźwiak 29-26. Sędzia Lasota 29-27. Jednogłośną decyzją sędziów zwycięzcą walki zostaje Dominik, japoński drwal Zadora! No i oczywiście nie mogło być inaczej, choć różnicę 5 punktów uważam odrobinę za wysoką, ale to nie ma w tej chwili żadnego znaczenia.